Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich, zwłaszcza tych, którzy są pierwszy raz wśród nas. Bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się, że jesteście wśród nas. Tych, którzy dawno nie byli, są po długiej przerwie. Wszystkich serdecznie witamy. Jest u nas w zborze pewien chłopak, który ma na imię Kacper. Myślę, że znacie Kacpra. Bardzo go lubię, fajny chłopak. Ale wiecie, nie jest dla mnie przykładem jakiegoś wielkiego ewangelisty, kogoś, kto by głosił ewangelizm. Ale chciałbym powiedzieć pewną historię z nim związaną, która wydarzyła się ponad rok temu, kiedy byliśmy ponad rok temu w Zelowie, stamtąd odbieramy paczki w ramach akcji Gwiazdkowa Niespodzianka. Te paczki rozdajemy później tutaj dzieciom potrzebującym. I kiedy byliśmy rok temu, w zasadzie trochę więcej niż rok temu, i wtedy pojechaliśmy całą grupą od nas, żeby pomóc też te paczki wyładować. Przyjechał duży tir, zapakowany, pełno paczek, wiecie, dużo pracy, żeby je wypakować. Było nas tam trochę więcej, zrobiliśmy, wiecie, taki rząd i podawaliśmy sobie z rąk do rąk te paczki. Trwało to trochę. Okazało się, że dla Kacpra, Kacper był tam z nami, nie było za bardzo pracy. On miał wtedy chyba 15 lat, teraz już ma więcej. I wiecie, Kacper zaciekawiony, jak wygląda tir w kabinie tam w środku, poszedł tam do tego kierowcy i poszedł tam do kabiny i zaczął z nim rozmawiać. I tam oglądał, rozmawiali na temat tirów i tak dalej. Co ciekawe, w międzyczasie Kacper zaczął mówić temu kierowcy o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii. Zaczął mówić mu o tym, kim dla niego jest Jezus, co dla niego znaczy i tak, i zaczął mu coś powiedzieć. Nie wiem dokładnie, nie byłem tam. Ale w każdym razie, kiedy przyjechaliśmy rok później, czyli w ostatnim roku, wiecie, co się dowiedzieliśmy? Że ten kierowca nawrócił się do Chrystusa, razem z całą rodziną przyszedł do zboru, dał się ochrzcić. Jest teraz częścią tego kościoła. Ja sobie pomyślałem, kiedy usłyszałem, wow, nigdy bym nie pomyślał, że Kacper to taki ewangelista, no. No nigdy bym go o to nie posądzał. Ja go bardzo lubię, bardzo fajny chłopak, ale rozumiecie, nie wydawało się mi się, że ma takie dary w tym kierunku. Co chcę powiedzieć, drodzy? Czasami może nam się wydawać, że ktoś się do czegoś nie nadaje, a może nam się wydawać, że my się do czegoś nie nadajemy. Że przecież nie mamy takich zdolności, możliwości, że no kim my tu jesteśmy, a sytuacja taka trudna, nie, dam sobie spokój, to nie dla mnie, ja się do tego nie nadaję. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli dzisiaj do Starego Testamentu i zobaczyli historię pewnej małej misjonarki, pewnej małej dziewczynki, która doświadczyła czegoś niezwykłego. Jest to druga księga królewska, 5 rozdział. Druga księga królewska, 5 rozdział. I przeczytam kilka wersetów z tej księgi. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważany, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Może do tego fragmentu. Drodzy, czytamy tutaj na samym początku o Naamanie. Naaman to był generał armii syryjskiej, dowódca Aramejczyków. Był głównym dowódcą, można powiedzieć, całego wojska aramejskiego. Znamienity mąż.
potężny przywódca, bohater armii aramejskiej. Lecz okazuje się, że ten człowiek nabawił się trądu. I tutaj nagle słyszymy o pewnej małej dziewczynce, która mieszkała sobie gdzieś w Izraelu, pewnie gdzieś na północy, nie tak daleko od właśnie terenów Aramejczyków, czyli dzisiejsza Syria, byśmy powiedzieli, i te tereny północne Izraela, gdzieś tam na styku. I ta dziewczynka, słuchajcie, gdyby spojrzeć tak na jej życie, doświadczyła dużo, dużo złego w swoim życiu. Wyobraźcie sobie, wybuchła wojna między Syrią a Izraelem. Żołnierze syryjscy wpadają do Izraela, napadają na jakąś tam wioskę czy miasteczko. I chociaż nie wiemy dokładnie, jak to tam się działo, akurat tam, gdzie ona mieszkała, to znamy tę historię, wiemy, jak to się dzieje normalnie. Nawet do dzisiaj na tych terenach ciągle jest wojna, wojna jeszcze. I my wiemy, jak to wyglądało. A więc to mniej więcej było tak, że wojsko wpadało, grabiło, często zabijało, gwałciło, straszne rzeczy się działy. A później zabierali jeszcze niewolników, jako że był taki zwyczaj, zabierali ludzi, którzy byli im potrzebni i zabierali do swojego kraju. I ta dziewczynka doświadczyła właśnie czegoś takiego. Nie wiemy dokładnie, ale być może rodzice tej dziewczynki stracili życie podczas tej wojny, podczas tego najazdu. I nagle ona musi iść do zupełnie obcego, wrogiego kraju. Kraju, który jest, ma obcy być może język, inną kulturę. Idzie tam jako niewolnica. Czyli nie dobrowolnie, tylko z przymusu. I co ciekawe, trafia na dom tego człowieka, który ostatecznie za to wszystko był odpowiedzialny. Naaman, dowódca, bohater wojny, bohater wojska syryjskiego, aramejskiego. Ale ten Naaman jest trędowaty. W Izraelu czytamy, że trędowaci musieli unikać kontaktu z innymi ludźmi. Musieli mieszkać poza wioską, poza miejscowością, poza rodziną. Tutaj nie czytamy tego. Być może wśród Aramejczyków w Syrii te zasady były trochę bardziej łagodne, że mogli być jeszcze z rodziną. Ale nie zmienia to faktu, że nad jego życiem wisi wyrok. Trąd to jest nieuleczalna choroba. A przynajmniej wtedy taka była. Nieuleczalna. Jeśli nie wydarzy się jakiś cud, to nad jego życiem jest wyrok. Wyrok śmierci. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą historię przez pryzmat tej dziewczynki, dlatego że myślę, że postawa tej dziewczyny może nas bardzo dużo nauczyć. Zachowanie i nastawienie tej dziewczyny jest dla mnie wyzwaniem. Chciałbym to omówić na podstawie takich dwóch punktów. I po pierwsze, ona nie staje się rozgoryczoną, mimo że w Syrii znalazła się nie z własnej woli. Nie stała się rozgoryczona, pomimo że znalazła się w Syrii nie z własnej woli. Wiecie, z ludzkiej perspektywy to byłoby zrozumiałe, gdyby ona zgorzkniała, gdyby była przepełniona goryczą, niechęcią, złością, nie? No tyle się wydarzyło, zabrali mnie z mojego kraju, zmuszają mnie do pracy niewolniczej, nie mam tutaj żadnych praw, jestem niewolnicą. Straszne, nie? Doświadczyć czegoś takiego. Człowiek może się załamać, może się zniechęcić. Moi bliscy zginęli. No nie, no. Można się załamać. Paść w depresję. A przynajmniej w jakieś zgorzknienie, zniechęcenie. Wiecie, kiedyby spojrzeć na misjonarzy, to oni przeważnie z własnej woli idą do kraju, gdzie mają przekonanie, że Bóg ich powołuje i idą tam służyć misyjnie. Natomiast ona zupełnie wbrew własnej woli, przemocą zostaje zabrana, bez kontaktu ze swoimi ludźmi, z ludźmi, którzy tak samo wierzą, myślą, w tym samym języku rozmawiają, z dala od swoich bliskich, w obcym kraju, w obcej rodzinie. I musi jeszcze do tego pracować w domu tego człowieka, który jest za to wszystko odpowiedzialny. Tego generała armii syryjskiej.
skąd my wiemy, że ona nie była rozgoryczona? Wiecie skąd? Ona zachowuje pozytywną inicjatywę. Ona zachowuje pozytywną inicjatywę. Rozgoryczona osoba nie robiła propozycji, gdzie ktoś inny może znaleźć pomoc. Wiecie, jeśli ktoś jest rozgoryczony, to jest zniechęcony do wszystkiego, a szczególnie do tych, którzy są winni temu, że on w takim stanie jest, nie? A ona zachowuje pozytywną inicjatywę i wychodzi z tą pozytywną inicjatywą. Jest gotowa pomóc temu, który jest odpowiedzialny za to wszystko zło, które ją spotkało. Drodzy, dlaczego ona nie stała się taką rozgoryczoną osobą? Dlaczego nie zgorzkniała? Dlaczego się nie zniechęciła? Dlaczego nie wpadła w depresję, w złość, niechęć? Wiecie, nie wiemy tego dokładnie, ale myślę, że jest tylko tak naprawdę jedna sensowna odpowiedź. Ona żyła w świadomości, że o jej życiu nie decyduje Naaman albo żołnierze syryjscy. Ostatecznie wiedziała, że jej życie jest w Bożych rękach. Wiecie, jako dziewczynka izraelska od małego słyszała historię, biblijne historie, tego jak Bóg prowadził ich naród, jaki wierny jest Bóg, co on uczynił. I ona uwierzyła, że Bóg ma plan, nawet w tych okolicznościach, w których ona się znajduje. I chociaż nie rozumiała, dlaczego to się dzieje, to jednak była gotowa uwierzyć, że Bóg ma plan i była gotowa mu zaufać. Wiecie, takie nastawienie nie jest łatwo przyjąć. To często jest taka walka, żeby zachować takie zaufanie. To jest taki wybór, który człowiek musi świadomie podjąć. Albo się zniechęcę i będę rozgoryczony, albo wybiorę, nie, będę ufać Bogu. Pomimo wszystko, nawet jeśli nie rozumiem dlaczego. Nawet jeśli nie wiem, co to, jak to do tego wszystkiego mogło dojść. Wiecie, mogą pojawić się w nas różne powody, dla których będziemy gotowi zrezygnować, ubolewać nad sobą, rozczulać się nad sobą, narzekać, być takim rozgoryczonym człowiekiem. Mnóstwo takich powodów może być. Mogła pomyśleć ta dziewczynka tak, dlaczego akurat mi się to przydarzyło? Przecież ja zawsze ufałam Bogu. Przecież ja zawsze starałam się robić dobrze. Zawsze byłam grzeczna, posłuszna rodzicom. Dlaczego mnie to spotkało? To jest nie fair. Tak nie powinno być. Dlaczego Bóg mnie nie uratował? Zadajesz nieraz takie pytania w swoim życiu? Kiedy coś źle się dzieje, a ty nie rozumiesz dlaczego? Zadajesz takie pytania? Niektórzy zadają, inni nie. Drodzy, Bóg sobie poradzi z tymi naszymi pytaniami. Możemy je zadać. Możemy przynieść cały ten stan, w jakim jesteśmy, możemy przynieść Jemu. On sobie poradzi, on to wytrzyma. On da sobie radę. Drodzy, czasami najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to te wszystkie pytania, które w nas są, właśnie przynieść Jemu. To nie znaczy, że dostaniemy odpowiedź. Często te pytania pozostaną bez odpowiedzi. Dopóki jesteśmy na tej ziemi. Często te pytania pozostają Bożą tajemnicą. Ale to oznacza, że nie ma sensu kręcić się wokół tych pytań ciągle i pozostać w tym miejscu. Jest alternatywa. Można wybrać coś innego. Wiecie, Bóg jest wiarygodnym Bogiem. Bóg jest Bogiem, który jest godny zaufania. On udowodnił swoją wiarygodność. Wiecie, ona znała historię, jak Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Ona wiedziała, jak on był wierny, jak on przez 40 lat w pustyni prowadził codziennie mannę z nieba i syłą. Jak wszystkie obietnice wypełnił, jak wprowadził ich do ziemi izraelskiej, pomimo tego, że to były silniejsze narody. A Bóg był wierny. Izrael zachował wszystkie swoje obietnice, wszystko, co im obiecał. Pomimo ich niewierności. Często. Wiecie, Bóg jest wiarygodny. I ta dziewczyna dobrze o tym wie. I wie, że są wystarczające powody, żeby zaufać temu Bogu właśnie. Żeby uchwycić się go mocno. Drodzy, my dzisiaj jeszcze bardziej możemy być pewni wiarygodności Boga. Po tym wszystkim, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, my wiemy, że Bóg dotrzymuje swego słowa. My wiemy, że On tak nas miłuje, że był gotów nawet własnego Syna oddać na śmierć, żeby tylko Ciebie i mnie uratować.
To jest wystarczający powód, żeby zaufać temu Bogu. Żeby uznać, że On jest wiarygodny. Wiecie, to jest tak, jakby Bóg mówił do nas w ten sposób. Kocham Cię, nawet jeśli w tej chwili nie rozumiesz mojego postępowania z Tobą, moich dróg w Twoim życiu. Zaufaj mi. Wiecie, zaufanie jest kwestią wyboru. To Ty musisz wybrać. Zaufasz, czy pozostaniesz w zniechęceniu, zgorzknieniu, w użalaniu się nad sobą, rozczulaniu się, narzekaniu. Czy wybierzesz zaufanie? Być może ta kobieta, ta młoda dziewczyna musiała wielokrotnie powtarzać taki krok wiary. Wielokrotnie musiała mówić sobie, chcę ufać Bogu. Pomimo tego, że nie rozumiem, co się dzieje. Pomimo tego, że jest tak ciężko. Chcę ufać Bogu. Wiecie, to jest czasami walka. Walka taka o wiarę, o zaufanie. I dlatego nie poddała się rozgoryczeniu i zniechęceniu. Co więcej, ona nawet jest gotowa powiedzieć o możliwościach tego Boga, w którego ona wierzy, innym ludziom. Co więcej, nawet swoim wrogom, tym, którzy doprowadzili do tego wszystkiego, że ona jest w tym miejscu, w którym jest. Nawet tym, którzy nie znają tego Boga, o którym ona mówi. Wiecie, w tamtych czasach bardzo często było tak, myślenie było takie, jeśli my jako naród, Aramejczycy, napadamy Izrael, pokonujemy Izraela, co to znaczy? Znaczy, że nasz Bóg jest silniejszy niż wasz. No bo my was pokonaliśmy. Takie było myślenie. A więc, wiecie, kiedy ona zaczęła mówić o swoim Bogu, to było bardzo trudne, bo oni mogli powiedzieć, a co ty mi mówisz, przecież nasz Bóg jest silniejszy, zobacz, pokonaliśmy was. Nie? Takie było myślenie. Oni uważali, że ten, który zwycięża, tego Bóg jest silniejszy. Nie? A ona była gotowa pomimo tego powiedzieć o potędze, o mocy Boga, w którego ona wierzy. Jedynego prawdziwego Boga. Tym ludziom chcę mówić o Bogu, Jego łasce i miłości. To jest niezwykłe. Po drugie, to był pierwszy punkt, po drugie, ona zaryzykowała, aby kochać tych, przy których Bóg ją postawił. Wiecie, dziewczyna ta nie tylko wytrzymywała te okoliczności swojego życia tam w tym domu Naamana, ale ona nawet go pokochała. Skąd my to wiemy? Wiecie, tam znajduje się w trzecim wersecie takie ciekawe słowo, ach! Gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył. To słówko ach zawiera taki, wiecie, ładunek emocjonalny. To samo słowo występuje tam w oryginale, w hebrajskim, oczywiście po hebrajsku ach. Ale tam to słowo zawiera też taki emocjonalny ach, no gdyby tylko. Nie? Wiecie, to widać po tym, że to nie było tylko tak, no dobra, to powiem ci już tam, gdzie tam możesz znaleźć pomoc. Nie? Tylko to było takie, ach, no gdyby tylko, nie? Gdyby tylko, gdybyś się spotkał, Bóg by cię uzdrowił. Rozumiecie? Ona była zaangażowana emocjonalnie w to. I powiedziała to swojej pani. Wiecie, to jest dosyć dziwne, co ona robi tutaj. Dlatego, że spójrzmy tak po ludzku na tą historię. Przecież ona mogłaby powiedzieć tak, Naaman ma tron, super, Bóg się nad nim zemści, chwała Bogu, Bóg jest sprawiedliwy, ale fajnie, ale się cieszę, a niech umiera w męczarniach, niech cierpi, nie? Niech zobaczy, co to jest, nie? Tak mogła pomyśleć? Mogła. Wiecie, ja często jako młody chłopak słyszałem, Boża kara spadła na kogoś tam, nie? Jak usłyszałem, teraz mama mi tak mówi, o, Bóg ich pokarał, ja sobie pomyślałem, straszne, nie? Takie straszne rzeczy. Bóg pokarał kogoś. Wiecie, my zbyt często ferujemy takie wyroki, nie? Bóg kogoś pokarał. Trzeba być bardzo ostrożnym z takimi stwierdzeniami. Bardzo ostrożnym. Ona mogła mieć takie myślenie, mogła życzyć śmierci temu Naamanowi, mogła się cieszyć z tego, że on jest chory na trąd, bo to oznacza, że umrze. Wróg Izraela zginie.
ale Bóg jest dobry, nie? Mogła się cieszyć z tego. Ale wiecie, ona zupełnie inaczej zareagowała. On mówi, ach, gdybyś tylko spotkał się z tym prorokiem, to Bóg by cię uzdrowił. Uleczyłby cię. Ona współczuje. Ona okazuje miłosierdzie. Ona jest pełna miłości. Drodzy, tak się stawiam, kiedy patrzysz na świat wokół, to czy masz współczucie? Czy może myślisz, mi jest dobrze, ja sobie żyję fajnie, co mi tam? A że ludzie giną, niech sobie giną. Widocznie ich wina. Widocznie nagrzeszyli. Sprawiedliwy sąd Boga ich spotyka. Jakie ty masz nastawienie do ludzi wokół, do świata wokół? Może myślisz, ja jestem chrześcijaninem, wszystko ze mną jest w porządku. A to, że inni giną, no cóż, nie uwierzyli, nie giną. Takie masz nastawienie? Czy może jesteś przejęty współczuciem dla ludzi wokół ciebie, którzy mają różne problemy? Drodzy, czy mamy postawę Chrystusową? Bożą postawę? Patrzymy przez Boży pryzmat na ludzi wokół nas, którzy dotykają różne problemy i cierpienia? Czy potrafimy mieć współczucie dla ludzi wokół nas? Czy przejmuje to nas, jak widzimy, jak ludzie cierpią z różnych przyczyn? Czy potrafisz zapłakać, kiedy ludzie płaczą? Płakać z płaczącymi, jak mówi tu Jezus. Czy może w ogóle Ciebie nie obchodzi? Bo Tobie jest przecież dobrze. Może myślimy, że ten świat zasługuje na Boży sąd, a więc nie ginie. Żona Naamana zobaczyła to głębokie współczucie, jakie miała ta dziewczynka, to miłosierdzie w jej sercu i powiedziała o tym swojemu mężowi. Wiecie, tutaj było widać, że jest ktoś, kto naprawdę kocha, kto naprawdę się przejmuje. I wiecie, i dzieje się to, co z ludzkiej perspektywy było totalnie nieprawdopodobne. Naaman, generał, bohater armii syryjskiej, słucha rady niewolnicy swojej żony. To ciekawe. Dlaczego generał miałby słuchać słów niewolnicy? Wiecie, takie ważne zdanie chciałbym powiedzieć. Ten, który kocha, może też przekazać przesłanie. Ten, który kocha, może przekazać przesłanie. Przesłanie, które naprawdę zostanie wysłuchane. Wiecie, dzisiaj coraz częściej doświadczamy, że ludzie nie chcą słuchać tak od razu. Dzisiaj ludzie mają mnóstwo słów, mnóstwo deklaracji, obietnic. Tego jest w mediach pełno. Wiecie, żeby ktoś Cię wysłuchał, to musisz zasłużyć na to, żeby ktoś Cię wysłuchał. Druga osoba najpierw chce zobaczyć, kim jesteś. Czy Ty naprawdę się przejmujesz jego losem? Jakie masz motywy, jakie masz zamiary? Zanim posłucha, co masz do powiedzenia. W zachowaniu tej dziewczyny oni czują współczucie, miłosierdzie, czują miłość. Takie pytanie. Co ludzie odczuwają od Ciebie? Twoi sąsiedzi, Twoi znajomi w pracy, nie wiem, w szkole. Czy odczuwają od Ciebie miłość, współczucie? Czy może zupełnie inne rzeczy? Jak to jest? Po czym Ty jesteś znany? Wiecie, kochać innych to może być ryzyko. To zawsze jest ryzykowne, kochać innych ludzi. Wiecie, to było ryzyko kochać rodzinę tego syryjskiego, tego aramejskiego generała. Ponieważ wcale nie wiadomo, co z tego mogło wyniknąć. Być może powstaje w nas pytanie, czy ja inwestuję we właściwych ludzi? Ale ta dziewczyna może doświadczyć rezultatów tej miłości, którą okazała. Wiecie, co się dzieje? Gdybyśmy przejęli historię dalej, to czytamy. Naaman wraca uzdrowiony z trądu. Co więcej, wraca jako człowiek, który wierzy w jednego Boga, o którym mówiła mu ta dziewczynka. To jest niemożliwe. Taka mała, nic nieznacząca dziewczynka, jakaś niewolnica, której imienia nawet nie znamy, ona mówi coś, co sprawia, że Naaman, potężny generał armii syryjskiej,
nie tylko zostaje uzdrowiony, ale zaczyna wierzyć w tego Boga. Przeczytaj tą historię dalej, zobaczycie, co tam się wydarzyło. To jest niesamowita sprawa. To, co po ludzku wydawałoby się nieprawdopodobne, to się zdarza, ponieważ jedna mała dziewczynka zaufała Bogu i była gotowa kochać innych ludzi. Drodzy, jestem przekonany, że i dzisiaj może być tak. Że dzisiaj może być tak, kiedy my jako chrześcijanie będziemy gotowi kochać tych ludzi, wśród których Bóg nas postawił. Czy to jest nasza rodzina, czy to jest nasza praca, szkoła, środowisko, jakiekolwiek, w którym jesteśmy. Jeśli będziemy gotowi naprawdę kochać ludzi, wśród których Bóg nas postawił, to jest wybór, to jest decyzja twoja i moja. Nieważne, jak trudni są ci ludzie. Nieważne, jak wiele złego od nich doświadczyłeś. Czy jesteś gotowy ich kochać taką miłością, jaką Chrystus umiłował ciebie i mnie. Wiecie, tego nie można wyprodukować. Tego nie można sam z siebie takiej miłości gdzieś wykrzesać. Bo to nie jest naturalne. Ale to jest coś, co tylko Chrystus przez swego Ducha Świętego potrafi w nas stworzyć. A więc, jeśli ty poddasz się Chrystusowi, On jest w stanie napełnić cię swoim Duchem i sprawić, żebyś w stanie kochać innych ludzi. Nawet takich, którzy wydają się być niegodni miłości. Będziesz w stanie je kochać, tak jak Chrystus, bo Jego Duch będzie w tobie. A On tak właśnie czynił, że kochał tych, których wszyscy odrzucili. On był gotów do takich pójść, takich kochać. Mimo, że złościli się na Niego, jak ty możesz ich kochać? Jak ty możesz z nimi rozmawiać, jeść? Jezus nigdy nie pytał, czy inwestuje w niewłaściwych ludzi. On wiedział i od początku był tego świadomy, że wielu ludzi nie przyjmie tego, co on zrobił. Jego ofiary, jego poświęcenia. Co więcej, wiedział, że nawet ci, którzy go przyjmą, będą go rozczarowywać tak często. On o tym wiedział od początku. Jednak mimo tego był gotów oddać swoje życie, żeby ciebie i mnie uratować. To jest Boży standard. To jest standard, z którym my musimy porównać sami siebie. I wtedy widzimy nasze braki, widzimy, jak bardzo niedoskonali jesteśmy w tym. Drodzy, ale właśnie wtedy możemy przyjść do Chrystusa z tymi wszystkimi naszymi brakami, niedoskonałościami. To wszystko możemy przynieść Jemu. My tego potrzebujemy, żeby wciąż na nowo napełniać się Jego przebaczeniem, Jego miłością, Jego łaską i w mocy tej łaski, tej Jego przebaczenia żyć, w mocy Jego miłości. W naszej służbie może zdarzyć się wiele rzeczy w naszym życiu, które zabiorą nam odwagę, zabiorą nam inicjatywę. To może być samotność, to może być niezrozumienie naszych intencji przez innych, trudne reakcje. Jeśli doświadczysz czegoś takiego, pamiętaj o tej misjonarce ze Starego Testamentu, tej małej misjonarce, która była gotowa zaufać Bogu i kochać ludzi, wśród których została postawiona. Wiecie, Jego miłość może zmienić bardzo dużo. Miłość Jezusa może zmienić wszystko. Jeśli jesteś być może dzisiaj rozgoryczony, może zniechęcony, może żyjesz w takim rozczulaniu się nad sobą, biaduleniu, narzekaniu. Może gdzieś zagubiłeś się jakoś emocjonalnie. Drodzy, jeśli jesteś w takim stanie, chcę cię zachęcić, abyś przyszedł do Chrystusa z tym wszystkim. Drodzy, ja wierzę, że Jezus Chrystus jest w stanie uleczyć każdego człowieka, uzdrowić go z wewnętrznych zranień. Ale żeby to było możliwe, musisz do Niego przyjść. Potrzebujesz przyjść do Chrystusa. Tylko On może cię uzdrowić. I co jest ważne, przynieś do Niego całą twoją słabość, cały twój grzech, to wszystko, jak zawodzisz, jak jesteś beznadziejny często. Przynieś Mu to, powiedz Mu to. Wylej przed Nim swoje serce i poproś, żeby On cię uzdrowił, żeby On cię przemienił, żeby On cię zbawił, żeby cię uratował. A On to zrobi. I rozpocznie się proces uzdrowienia twojego życia, który będzie trwał całe życie dalsze. Ale Jezus będzie ciebie uzdrawiał, będzie ciebie zmieniał, będzie przemieniał twoje życie. I uzdolni cię do tego, żebyś kochał innych ludzi.
nawet w takiej sytuacji, która wydaje się tak trudna, tak beznadziejna po ludzku mówiąc, ale będziesz w stanie kochać innych ludzi, jeśli On napełni cię swoją miłością. Drodzy, największą moc na tej ziemi, i nie tylko, ma miłość Boga. Ona może zmienić wszystko. Bądź gotów podawać ją dalej. Amen. Amen.